Witamy Was serdecznie na kanale Centurion. Tylko nieliczni wiedzą, dlaczego ten utwór jest puszczony. Gdzie nie uwierzylibyście, kim jest wokalistka dla mnie. Jeżeli chodzi o połączenie. Ale dobra. Jestem Polako, Norwego, Rumunem. Mam psa jeszcze. Czarnego. No, słuchajcie, postanowiłem ten film tak zrobić dla Was kontrolnie, dlatego, że niektórzy w mailach, bo niektórzy piszą do mnie na maila, nie wiem, chyba prościej pod filmem, nie? Że nie było ostatnio filmu. Będą filmy, słuchajcie, bo są poprzygotowywane, nawet mały Daniel nagrał coś. Tylko tyle, że pani profesor na przykład troszeczkę źle się czuje. Ja jestem obciążony strasznie takimi rzeczami, że szkoda byłoby aż mówić, bo bym chyba się rozpłakał nad samym sobą. Tak się śmieję. Oczywiście nie chodzi o Centę, bo Centę, jak wiecie, o pełna życia jest. Rana nawet na grzbiecie i się goi. Tak, centozaurze? Mój kochany centozaur. Daj pyska, no. Widzicie? Będą filmy na kanale Centurion i będą z lasu, a nawet zimą. Ja wiem, że inni koledzy na kanałach już takie filmy też robią. Pozdrawiam ich oczywiście bardzo serdecznie, z szacunkiem, jako ludzi z podobnej branży, jeśli chodzi o pasję. O, tak to ujmę. Troszeczkę wydarzyło się kłopotów, słuchajcie. Ci, którzy są subskrybentami od dawna i znają mnie, to wiedzą dobrze, że ja czasami jestem obciążony i nie mam siły. Ale ją znajdę, ponieważ wiem, jak znaleźć siłę. Wiecie, że ja ten film nagrywam dla Was o 1:22 w nocy? Autentycznie. Ciemno. Zobaczcie. I godzina, która... No, widać chyba wyraźnie. No i tak bym to ujął. No, tego utworu to nie lubię. Więc włączymy sobie jeszcze raz Drago Stadin Day. Drago Stadin Day. No więc tak. Za 3 godziny muszę wstać i jechać pół Polski. Prawie właśnie Danielka. Znacie chłopaka. A ci, którzy są nowi subskrybenci, a prawidłowo po polsku powinno powiedzieć się, ci, którzy są nowymi subskrybentami, to sobie mogą zobaczyć hashtag Daniel Lesny. Nie Leśny, tylko Lesny, bo bez polskich znaków. Daniel Lesny Druch. To sobie zobaczycie, co to jest za chłopaczek. Jutro będę miał, mówię, bijatykę w sądzie. I będę musiał wygłosić, jeżeli dojdzie do tego, mowę końcową. Czasami to nie jest takie wesołe wykonywać tą pracę, którą ja robię. A jeszcze ostatnio miałem taką sytuację, że jakbym Wam opowiedział, to po prostu serce by się połamało. Wielu z Was
by mnie pokrzepiło, a niektórzy by się ucieszyli z mojego nieszczęścia. Bo wiem, że również takich subskrybentów mogę mieć. Kolega z innego kanału powiedział, że subskrybują mnie. Ale po to, żeby wyłapać na jakimś błędzie. Dobra, filmy będą. Nawet mamy pomysł już fajny z panią profesor. Zobaczymy, bo jeszcze nie przejrzałem, co tam przysłał Daniel. A taki typowy film, typu właśnie las, zima, biegająca centa, też będzie. Jeszcze tam, nie wiem, nie pamiętam, jakiegoś człowieczka napisał z kanału bushcraftowego, zrobił się kynologiczny i tak dalej. Człowieczku, posłuchaj, ten kanał to będzie taki, jak i my, jego twórcy, a jest nas więcej niż ja, Centurion, Szary. Ten kanał będzie taki, jak i my będziemy uznawali za słuszne, że taki ma być. I mam nadzieję, że zostałem dobrze zrozumiany przez ciebie. Do reszty uśmiecham się serdecznie. Ktoś powie, że tamten to wyraził opinię. Wyraził. A ja też wyraziłem opinię. Grzecznie, kulturalnie. Ten kanał będzie taki, jaki jest. I na tym kanale są poruszane tematy bushcraftowe. Ale to jest kanał Centurion Szary, a nie bushcraft coś tam. Bla, 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 sratata. Najprościej. I tyle. I tak powiem wam, dla zwykłej ciekawostki. Normalnie dla zwykłej ciekawostki. Sorry, się ta głupia muzyka włącza. Wolę, mówię, Hajduici. Powiem tak. Dla takich pomysłodawców, którzy chcą być reżyserami kanału. W koronawirusie, tak dla śmiechu powiem, jak się witasz tak, na cześć, czy tak, to 100% sobie wymieniasz koronawirusa, tak mówią, nie? Oczywiście to jest dowcip tylko. Rozsądny człowiek będzie wiedział, co to jest koronawirus, nie? Tak, wymieniasz w 50%, ale jak są tacy mądrale i chcesz w 100%, żeby nie wymienić w 100% koronawirusa, to mu tak zrób. Przepraszam, że pokazuję ten znak, który jest brzydki. Ale czasami są tacy, którzy wypisują takie głupoty, po prostu, że ja to będę musiał kiedyś normalnie pokolekcjonować i popisać. Bo powiem szczerze, że jak się spotykam z oszołomami, to czasami lubię ich pooglądać, nawet na YouTubie, i pośmiać się. Nieważne, czy to są politycy, czy tacy ludzie, jacyś dziwni dzicy. No, taka to jest właśnie opowieść Centuriona. Tak po prostu na spontanie, totalnym. Jarek to powiedział, żebym się kładł spać. Tylko, że on mi to powiedział 7 godzin temu, 6. A jak jadę, mówię, na bijatykę do sądu, to muszę być trochę niedospany i głodny. Wtedy jestem skuteczniejszy. Wierzcie mi. Tak sobie lubię czasami porobić. Dobra,
to jest taki film kontrolny, słuchajcie, żebyście się nie martwili, nie przejmowali. Kanał Centurion żyje, chociaż teraz będzie miał logo zmienione. Z jakich przyczyn? Dowiecie się kiedyś w swoim czasie. Tak? Centozaurze? Moja centa. Wiecie, kiedy jest mądry pies? Zapytajcie panią profesor, co wam powie. Zapytajcie. Tak, Cunia, dobra, psina. No i dobra. Wystarczy chyba gadaninki, nie? No i tyle. Thank you.